of a glitter bomb. Listen to the tingle of the sweetest bomb. Shaking her to be the drink of Peter's drum. I got a high Jastrubnych. Witam Was, Marcin Wleźle. Łukasz Zaczyński. Jesteśmy dziś na łódzkim Manhattanie. Niedaleko jest ulica Piotrkowska, czyli najbardziej reprezentacyjna ulica tego miasta. Pełna różnych klubów, w których prawdopodobnie teraz bawi się większość młodej części tego miasta. Wiemy, że wyglądamy trochę jakbyśmy wyszli z komuny naszego Krześniaka albo, nie wiem, z ekskluzywnego Las Vegas, ale nic bardziej mylnego, nie przetestujemy się ani żadnej limuzyny, ani żadnego karawanu pogrzebowego, tym bardziej furgonki słodczym z filmu Ocean's Eleven, ale przeczytałem coś zupełnie innego. So if you're listening to me, Admiral Bob. Przetestujemy dzisiaj samochód, który podobno kierowany jest do obu płci, do wszystkich grup wiekowych, czyli jest to auto typu unisex i każdy wygląda w nim równie dobrze. Na dodatek powiem, że jest to auto francuskie. Jest to coś pomiędzy SUV-em a crossoverem. Jest to taka bardziej luksusowa odmiana cywilnej wersji. I jeszcze zapomniałbym, w 2011 roku otrzymał tytuł najpiękniejszego samochodu roku. No i co to może być? Jest to Citroen DS4, pełen ekspresji, elegancji i szaleństwa. Nieco mniej praktyczna odmiana normalnej C4. Mimo to, że właściwie samochód powstał na bazie Citroena C4, to tak naprawdę wiele go różni i trudno odkryć w nim jego prawdziwy rodowód. No bo co go wyróżnia? I trochę inny znaczek, olbrzymie masywne błotniki, perłowy, biały lakier, olbrzymie 18-calowe felgi oraz linia boczna poprowadzona tak, że sugeruje nam to, że mamy do czynienia z crossoverem. A, jeszcze bym zapomniał. Ten samochód wcale nie jest coupé. To jest czterodrzwiowe auto, tylko ta linia została poprowadzona tak, że wygląda na coupé. Tak przedni wygląda ciekawie, elegancko i ekspresyjnie. Mamy tutaj mocne, dynamiczne kształty, widzimy ostro zarysowane reflektory, ostro zarysowany zderzak, również tutaj są takie nitki LED-owe, które podkreślają kształty tego zderzaka. No i jeszcze charakterystyczny już dla nowych Citroenów znaczek wcielony w elegancki czarny grill. Wygląda to naprawdę świetnie. Zobaczmy, jak jest z tyłu. Z tyłu widzimy dynamicznie wyglądające lampy, ale generalnie tył ma dosyć obłe kształty. I zaskoczyło mnie to, szczerze mówiąc. Natomiast te LED-owe nitki wyglądają naprawdę obłędnie. Na dodatek wszystko zwieńczone jest takimi dwiema końcówkami wydechu, tutaj sprytnie ukrytymi pod taką zakratowaną powierzchnią oraz takim czarnym, delikatnym spoilerem. A pod czarnym, delikatnym spoilerem kryje się wąska jak przerwa pomiędzy żaluzjami tylna szyba oraz pod tą estetycznie wyglądającą klapą 359-litrowy bagażnik, w którym tutaj kryje się subwoofer. No i myślę, że można tutaj schować dwóch kolegów, którzy po prostu już się tutaj nie zmieszczą, bo wiadomo, że koleżanki zawsze zasiadają na siedzeniach z szacunku do kobiet. We'll be right back.
Wsiadając do tego samochodu, jesteśmy pewni jego rodowodu. Tą deskę rozdzielczą znamy już z Citroena C4. Z tym tylko, że mamy tu pełne skórzane wyposażenie. Począwszy na kierownicy, gałce zmiany biegów i wygodnych, skórzanych, takich kubełkowych fotelach, skończywszy na boczkach drzwi i ogólnie całej desce rozdzielczej. Ta czekoladowa, ten czekoladowy kolor, ta czekoladowa skóra wygląda naprawdę nieziemsko. Pasuje tu idealnie, widać tej szycia, jest to wykonane naprawdę z najlepszą precyzją, świetnie spasowane. A wracając do kierownicy, jest ona na dole spłaszczona, co może sugerować lekko sportowe zacięcie tego samochodu, ale to na pewno jeszcze sprawdzimy. Z tyłu jest o wiele gorzej, nie mamy tego komfortu co z przodu. Fotel kierowcy jest odsunięty na maksa do tyłu, gdyż ja po prostu tak muszę w tym samochodzie jeździć. Dlatego pasażer z tyłu w tym wypadku też jestem, to ja, ma bardzo moje miejsca, no tak by mi było na pewno niewygodnie, dlatego siedzę do Was nieco przodem. Jeśli chodzi o miejsce nad głową, jest go bardzo mało, gdyż ten dach bardzo szybko opada, no z zewnątrz samochód wygląda jak coupé, a pasażerowie z tyłu tak jakby no słyszeli drobne sugestie, że nie są tu mile widziani, że jest to samochód bardziej dwuosobowy. I rzeczywiście no w środku tak to może wyglądać. O tym, że dwie osoby z tyłu są tu niemile widziane, może świadczyć to, że nie ma tutaj otwierania tylnych szyb. Naprawdę pierwszy raz chyba coś takiego widzę w takim samochodzie. Jest to co najmniej dziwne. Na dodatek nie ma cup holderów, mam tutaj tylko podłokietnik. Jest on wygodny, skórzany, ale bez cup holdera tym to samo. Testowany przez nas Citroen DS4 ma naprawdę bardzo fajny silnik pod maską, ale o tym zaraz. Tak jak wcześniej mówiłem, lekko spłaszczona kierownica może nam sugerować, że ten samochód ma lekko sportowe zacięcie. Dodatkowo to wrażenie potęgują zdecydowanie duże 18-calowe felgi z niskoprofilowymi oponami. Tak więc to naprawdę robi wrażenie. No i nie inaczej z silnikiem. Mamy tutaj silnik 1.6 benzynowy o mocy 200 koni. Radzi sobie nieźle. Maksymalną prędkość, jaką osiąga, to 235 km na godzinę, a do setki rozpędzimy się w 8 sekund, więc naprawdę nie jest źle. Mimo to, że tu jest 200 koni, nie czujemy tak tego, jadąc gdzieś po mieście, ale mamy gdzieś tam w podświadomości to, że w momencie, gdy będziemy potrzebowali użyć tej mocy, to naprawdę ten samochód nam ją dostarczy i spisze się bardzo dobrze. W Citroenie DS4 mamy trzy jednostki benzynowe, wszystkie 1.6 o mocy 120-150 i ta nasza najmocniejsza 200-konna. No i silniki wysokoprężne, 2.1.6, 90 i 110 koni i dwulitrowy najmocniejszy diesel 160 koni, więc jest w czym wybierać. Wyczuwalny jest tu dość twardy zawieszenie, takie kolejny sportowy akcent w tym samochodzie. No i nie rozpieszcza nas to zawieszenie tak jak w zwykłej C4. Dodatkowo te duże felgi z tymi niskoprofilowymi oponami też nie pomagają samochodowi, to nie jest na plus, że jest tak twardo. Ale no, taki miał być ten samochód, no, producent myślę zrobił to, co chciał zrobić. No i oto mamy taką DS4. Jeśli chodzi o układ kierowniczy, to spodziewałem się czegoś lepszego. Myślę, że to można nazwać kolejnym sportowym akcentem, ale no niestety ten układ chodzi zbyt sztywno i to wcale nie sztywno w takim znaczeniu, że czujemy się dzięki temu bezpieczniej. Wręcz przeciwnie, chodzi tak, no nazwę to jakoś stopniowo, tak no jakbyśmy mieli tu jakieś schody. Ale no to myślę jest kwestia przyzwyczajenia. Jeśli się jedzie tym samochodem cały czas z większymi prędkościami, to może i to jest dobre. Dodatkowo jeśli chodzi o sam komfort jazdy, jest tu bardzo słaba widoczność i czuję się w tym samochodzie jak w czołgu, bo gdziem się nie obejrzał, tam widzę tylko tapicerkę siedzenia i nic więcej. Żeby dostrzec szybę i to, co jest za nami, naprawdę trzeba się nagimnastykować. Jakbyście siedzieli w jakimś czekoladowym batoniku. W tym samochodzie, tak samo jak w C4, można również sobie tutaj dobierać wiele różnych fajnych rzeczy, jeśli chcemy podróżować we właściwej atmosferze. Możemy sobie zmieniać kolor podświetlenia, czyli tak samo jak w Citroenie C4. No jest tutaj parę tych kolorków, no ale ja nie jestem amatorem takich zabaw.
Można sobie zmieniać dźwięki polifoniczne. Takie pierdoły to są. Można tutaj włączyć sobie masaż foteli. No to jest namiastka takiego prawdziwego masażu, no bo to takie właściwie falowanie po prostu tutaj odcinka środkowego pleców. Również fotel kierowcy ma regulację elektryczną podparcia lędźwiowego. Jeśli chodzi o to, jak jedzie się tym samochodem w środku, no to już generalnie Marcin dużo powiedział, ale nie mówił o czymś, co jest równie ważne jak sam komfort, znaczy właściwie wlicza się w komfort podróżowania. Jest to głośność silnika, jak i też to, czy słychać szum wiatru w samochodzie. I powiem szczerze, że jeśli chodzi o samo wyciszenie, to naprawdę jest fantastycznie. Właściwie niewiele dochodzi do nas z zewnątrz. Tu naprawdę czujemy się, jakbyśmy byli zamknięci w takiej puszce, która ma tylko parę otworów z przodu, z boku i z tyłu. Możemy dzięki temu się czuć bezpiecznie, jeśli na przykład uciekamy przed zgrają kibiców. Jakość audio jest w tym aucie pierwszorzędna. Być może, a raczej nawet na pewno dlatego, że tutaj właśnie pokrywy głośników są sygnowane firmą Denon. Więc jeśli komuś nie kojarzy się to tylko i wyłącznie z marką Denon, to prawdopodobnie wie, że jest to niezła marka i produkuje głośniki dobrej jakości. Ja może puszczę teraz, no niestety nie będzie to jakaś wyrafinowana muzyka, bo po prostu puszczę radio. Jeśli chodzi o podbicie basów, to jest ono tutaj całkiem niezłe, a zapewnia je dosyć sporej wielkości subwoofer znajdujący się w bagażniku i niewątpliwie zajmujący jakieś tam miejsce. Ten Citroen ma coś takiego jakby namiastka Park Assist z Volkswagena. No, ten system chciałby być taki sam, ale no, jeszcze mu trochę brakuje. Myślę, że w następnej generacji będzie już... system mnie informuje, że mam mało paliwa, ale myślę, że w następnej generacji już to będzie wyglądać tak, jak powinno. No bo na razie, jeśli chcemy sobie zaparkować równolegle, ale nie jesteśmy pewni, czy możemy, no to możemy włączyć ten system, naciskamy guzik, ustawiamy, po której stronie chcemy zaparkować i wtedy samochód sprawdza, czy się zmieścimy. Jest to całkiem fajne, aczkolwiek myślę, że trochę czegoś tutaj brakuje. Jeśli chodzi o inne ciekawe systemy, no to mamy tutaj na przykład system zapobiegający zniszczeniu samochodu poprzez niezauważenie po prostu jakiegoś samochodu jadącego w naszym martwym polu, ponieważ po prostu wyświetlają się tutaj podświetla się tutaj kontrolka na lusterkach, kiedy coś znajduje się w miejscu niewidocznym przez nas. Jest to bardzo według mnie pożyteczne. Przejechaliśmy na parking jednego ze znanych tam już sklepów i za moment sprawdzimy promień skrętu. A, dobra, czemu by nie sprawdzić tam, gdzie zawsze. Ciekawe jest jeszcze to, o czym nie powiedziałem, no bo właśnie teraz mi się przypomniało, że są tutaj takie fajne światła, one są takie jak w tym starym DS-ie, tym prawdziwym DS-ie, który właśnie między innymi z tego zasłynął, że miał skręcane reflektory. Tutaj również są skręcane. I skręcają się wraz z kierownicą. Daje to całkiem fajny efekt. Można się czasem pobawić. No i co? Próbujemy, tak? No to jedziemy do przodu. Skręcamy maksymalnie. Raz, dwa, dwa i pół. No. Dwa i pół miejsca parkingowego. Czyli to jest tyle samo, co Audi Q3. Exequo z Hyundai i30. No to całkiem nieźle, jak na wielkość tego samochodu i jego kubaturę. No to jest całkiem nieźle rzeczywiście. No dobrze, no to jedziemy. Jak dla mnie ten samochód ma trochę taki kryzys osobowościowy. A właściwie nie wiem, czy przez przypadek Citroen nie ma takiego kryzysu, ponieważ oni chyba chcieli zrobić samochód dla wszystkich, dla bardzo szerokiej grupy odbiorców, nie? Zarówno
dla osób, tak jak mówiłem, że jest to ten unisex, taki samochód generalnie dla wszystkich, ale nie tylko o to chodzi. Jest to samochód zarówno dla mężczyzn, dla kobiet, ale też chodzi tutaj o różne grupy wiekowe i też różne grupy zapotrzebowania. Bo no po prostu wygląda tak, jakby student chciał trafić dosłownie do wszystkich. Czy tu ma wsiąść babcia, czy tu ma wsiąść punk, czy tu ma wsiąść jakiś inny hippies i stary, młody dla wszystkich. Ten samochód przypomina mi tak, jakby właśnie ubrać się do garnituru jaskrawe trampki, albo jakiś śmieszny krawat, albo taki niecodzienny zestaw. Patrzę na ten samochód z zewnątrz, przypomina taki no dość młodzieżowy, taki lekko sportowy, a wsiadając do środka i nie patrząc tylko na jedną rzecz, na ilość miejsca, mam wrażenie, że siedzimy w jakimś naprawdę ekskluzywnym miejscu, w jakimś ekskluzywnym samochodzie. I to jest takie no, ciekawe połączenie. No. Generalnie same sprzeczności, niby cztery drzwi, ale właśnie ja mówiłem Marcinowi, gdyby Marcin kazał mi usiąść z tyłu, a na miejsce pasażera wstawił jakiegoś innego kolegę, to szczerze mówiąc bym się na niego obraził. Ja też bym się obraził. Bo... No bo tylne miejsce nie oferuje wygody tylnego miejsca. Ani tak, tutaj tylne miejsce jest synonimem braku szacunku do drugiej osoby, tak właśnie, mówią. No bo naprawdę jest ciasno i jest tu niewiele więcej miejsca, naprawdę niewiele więcej niż w DS3, które było wiele krótsze, no i miało, czuć było w nim to przyspieszenie. I ten absurd, czyli nieopuszczane z tyłu szyby, które no... Ja pamiętam, że moi rodzice kiedyś mieli Skodę 105 i tam akurat osoba, która nam sprzedała tą Skodę, wymontowała gałki do opuszczania szyb i wtedy właśnie nie mieliśmy opuszczanych szyb, mimo to, że były otwierane. No to była taka namestka DS4. No, czyli można powiedzieć, że już wtedy mieliśmy. Jak miał do wyboru, mówiąc prosto, jak miał do wyboru DS4, AC4, przynajmniej w tych wersjach wyposażenia, w jakich my je testowaliśmy, to wybrałbym tą T4. Ewentualnie się zastanawiam na tą skórą w środku, ale też niekoniecznie, bo to też ma swoje wady. No dobrze, no to dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do kolejnego odcinka. W którym przetestujemy na pewno fajny samochód. No jak zwykle, my zawsze testujemy najlepsze samochody. Tak. No, a nie? No właśnie. Tyle. No dobrze, no to na razie. Jedziemy.